Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Eternal Endings. Witam was bardzo serdecznie. No i cóż, lecimy dalej z prologiem. Trochę to już trwa, ale myślę, że jeżeli fundraim jest dobry, w sumie historia się spoko słucha, to jakoś można przymknąć na to oko. Nie oceniam tego tak mocno prologowo, bo no cóż, no powtarzam, jak na prolog trochę za długie, ale w sumie postaci poznaje się spoko, nie nudzę się, także zobaczymy, co teraz będzie. To jest chyba ziomek, który w ogóle siedział w toalecie. Miałem oczywiście przerwę między rywaniem ostatnio, tak ciężko mi się zebrać na jakieś dłuższe narywki, więc od razu tłumaczę, dlaczego jeszcze raz to rozumiem przy was. Co do... Czy to... takie położone S? Nie, to nie wygląda dobrze. Morakin bardziej przypomina pismo w pokoju tanecznym, czy pokoju do tańca. Że zamiast zapisane w krwi, to świeci. Jakieś symbole być może to są. Czy to nie wyglądało tak wcześniej? Nie wyglądało! To była tylko lewa połowa. Reszta musiała pojawić się, kiedy... cię wołałem. Okej, cóż. To pewnie... po prostu Guardian Zeta, strażniczka Zeta, coś robi, nie martw się. Właściwie cieszę się, że to się dzieje. Naprawdę mieliśmy czekać. My naprawdę mieliśmy poczekać. Nic do znalezienia. Nie mieliśmy nic do znalezienia. Teraz to wspomnę, bo też może to w niektórych z was wzbudzić, powiedzmy, niepewność. Jakby co, to odcięcie skończył na dialogu tej osoby. Ja dosłownie kliknąłem raz myszką, więc to jest kolejny dialog. Nie było żadnej przerwy, nic nie było urwane. Po prostu odcięcie skończył i jakoś teraz się szkowałem, to gdzieś mi się kliknęło, ale myślę, że to nie powinno jakoś zepsuć waszego odbioru. Ja sobie troszeczkę tak bym dostosował, super. Wiesz co? To prawda, dobrze myślisz. Kurna, stary. I've been hella jumping. Stałem się strachliwy po tym, co się mi stało. Wszystko mnie tak jakoś denerwuje. Chciałbym wychillować. Proszę, usiąść na sofie. Może zrobić tam herbaty, pogadamy sobie. To zawsze pozwala mi się uspokoić. O! Serio? Mamy tutaj herbatę? Cóż. Cokolwiek to jest w kuchni. Jestem pewna, że znajdziemy tam coś do picia, tak. Picie teraz cokolwiek jest dla mnie trochę niezręczne, ale hej! Jasne, pisze się. Jeżeli Wiedźmia Paniusia oferuje mi herbatę, to ją wezmę. Tak, dokładnie. Teraz nie uciekaj. Popatrz na lustro, kiedy ja na chwilę zniknę. Jakby coś się miało stać. Powalone! Nie mam pojęcia, czy jest tutaj herbata, czy możemy zjeść cokolwiek w ogóle w tym miejscu. Ale mogę to przetestować. No ale jakby to może zadziałać? Na pewno będzie herbata, będzie działało to. O. Ona. Ona się nazywa jak? To była... Czy mieliśmy jej imię? Nie mieliśmy jej imienia. A, i może się ruszać, okej. Kiedy idę po... zobaczyć, czy jest herbata, zauważam dziewczynę, która patrzy na mnie intensywnie. O nie. Może jestem jakaś przerażająca? Jeżeli wyglądam jak wiedźma, to jest trochę przerażające, tak. Hej, panienko. Wiesz, gdzie jest herbata? Chciałabym zrobić sobie. Oho. Dziewczyna otworzyła wysoką szafkę, wyciągając słoik z herbatą, znaczy z torebkami z herbatą, z półki i stawiając go na ladzie. Możesz sobie wziąć swoją herbatę. Ach tak, dziękuję ci bardzo. Teraz muszę znaleźć czajnik. O, tutaj jest, na piekarni, na kuchence. Podniosłem czajnik, przyłożyłam do zlewu, przekręcając jakby kurek, aż woda go zalała. Kolejny dowód tego, że musimy być na ziemi. Dlaczego w zaświatach mieliby mieć hydraulikę? Może to nie jest takie dziwne. Podpisywałam taką umowę pozażyciową, która sugeruje, że pozaziemskie drewna zostały ścięte przez pozaziemskich drwali. A może ten papier nie jest zrobiony z niczego? Powinnam sprawić go porwać. Czy wysłaliby mnie za to do piekła, jeżeli bym to zrobiła? Nie próbowałbym. Nie próbowałbym, to byłaby najgłupsza przegrana na świecie. Kiedy myślę o tych pozaziemskich dokumentach, odłożyłam czajnik na kuchenkę i go włączyłam. Och, pozaziemskie kuchenki, nie krystal. Nie wpadaj raz jeszcze w tę dziurę. Ona wciąż na mnie patrzy.
Ja jestem zdenerwowana. To nie jest to. To nie jest to, co było mi obiecane. Co to za zaświaty? Nie zgadzam się na to, żeby pokazać, ile jestem warta, żeby stać się królową piekieł, tak jak było mi to obiecane, ale jestem tutaj. Taka dziwna, normalna, z grupą losowych ludzi. Jestem taka zła, mogłabym teraz wrzeszczeć. Ona podniosła ramię i rzuciła, i tak uderzyła pudełko płatków śniadaniowych, pierwsza ofiara, i zrzuciła je na ladę. Samo uderzenie nie wydało żadnego hałasu, ale kiedy pudełko uderzyło o ladę, trochę rozsypało się podłogę. Panienko, panienko, kontroluj się, już, już, nie szalejmy. Podniosłem pudełko i położyłem je z powrotem na ladzie. I marka z płatków śniadaniowych też jest z normalnego świata. Nietypowe. Królowa piekieł? Ktoś ci to obiecał? Nie brzmi jak coś, co ktoś by chciał, prawda? Ja nie mam takich pragnień jak inni. Nie idę za tłumem. Nie pasuje do żadnej... powiedzmy... rzeźby, w sensie nie formy, do żadnej formy. Chodzi o taką formę, jak na przykład coś się, jakiś przedmiot się wytwarza i się zalewa na przykład go, nie wiem, powiedzmy czymkolwiek, chociażby, nie wiem, jakimś żelazem, czy jakimś złotem i w tej formie powstaje kształt. To właśnie o taką formę chodzi. Jestem nietypowa, jestem inna. Tak, też w to wierzę. Zawsze byłam zainteresowana ciemniejszymi częściami życia w porównaniu do moich kolegów. To mogło być trochę... To mogło sprawiać, że trochę byłam odizolowana. Albo w podstawówce byłam takim totalnym tomboyem. Czy tomboy to jest taka osoba, która... Przecież zobaczę sobie... Tomboy? Taką chłopczycą. Mam taką chłopczycą i często mnie przez to zaczepiano. Właściwie na całe szczęście spotkałam mojego najlepszego przyjaciela, czy tam przyjaciółkę, przez to, więc nigdy nie byłam całkowicie odizolowana. Nawet jeżeli... ktoś mnie zaczepiał. Ale kiedyś psycholożka szkolna powiedziała mi po tych wszystkich latach, że przez to, że mam unikalne zainteresowania, tak ludzie mnie traktowali, a ludzie mieli swoje. Nie jesteś unikalna. Rumble? Rumble to jest... Włóczęga, wędrówka, wycieczka. Włóczysz się? Czytam. Bardziej chodzi, że chaotycznie gadasz, nawet kiedy nie pytam. Cóż, nie mówiłem tego wszystkiego o tobie. Raczej myślałam na głos, tak do siebie. Rozumiem, przepraszam. Nie powinnam być taka ruda, niegrzeczna. Jestem highly peeved. Poszedł dużo nowych słówek. Ale pamiętam, że w Rocky Restart też miałem dużo słówek do sprawdzania, bo po prostu twórca. Jestem bardzo zirytowana. W tym predi... Comment, to słowo powinien znać. Przez to kłopotliwe położenie, w którym się znaleźliśmy. To nie są zaświaty, których się spodziewałam. No miejsce, do którego ja chciałam iść, też nie brzmi zbyt dobrze, więc chciałabym... Zostałam oszukana! Boże, czy ona popełniła jakiś głupi motyw typu, nie wiem, pozbawiła się życia, myśląc, że gdzieś dojdzie? Więc chciałabym po prostu, żeby to było coś innego, chociaż oczywiście ktoś, kto został umiejscowiony gdzieś indziej, mógłby powiedzieć to samo. Umiejscowiony? Po tym? A? Nie wiedziałam, że jesteś po tym. Myślałam, że to są prawdziwe zaświaty, ale mówisz, że są jeszcze dalsze zaświaty. Gdzie o tym usłyszałaś? Och, w sądzie pustki, zanim zostaliśmy zesłani na wizytację? Interesujące. To jest interesujące. Nigdy nie byłam w sądzie pustki. Jeszcze ciekawsza. Czyli co? Serio? Jak to możliwe? Czy wyglądam, jakbym wiedziała? Nie wiem. Jestem... Nie mam pojęcia. Wszystko to mnie przytłacza. Co? Ona wyszeptała? Jak zawsze. Wpadam przez dziury. W sensie, wpadam przez dziury, o co chodzi? Chodzi o to, że jak na przykład jest droga, to ona wpada w tą dziurę na drodze. Czyli ona po prostu ma pecha takiego. Jestem zapomniana. Nawet w zaświatach. Na początku okłamano mnie, teraz jestem ignorowana. Cóż za okrutny, okrutny świat. To nie może być prawda. Może jesteś tutaj z innego powodu. O, co? Co, jeżeli jesteś osobą, którą odwiedzamy? To chciałabym odwołać nasze plany. Błagam, niech ona będzie w prawdziwej grze, ona jest przecudowna. Nigdy mi nie prosiłam, żeby ktoś mnie odwiedzał. Miałam być królową piekieł.
A wtedy zginęłam. Nie byłam prowopiecią. Chain przerywa swoim gwizdem, więc łapie za dwie filiżanki albo kubeczki. Jeden dla mnie i jeden dla chłopaka z sofy. Mi też nalej. Zamarzam. Wzdychając, wzięłam trzeci kubek. Więc co się nazywasz, panienko? Chyba się nie przedstawiałaś. Odchrząknęła i wyprostowała się, patrząc mi prosto w oczy. Nazywam się Soneczka. Soneczka Morozowa. Boże święty, uwielbiam już ją. Uwielbiam. Wiadomo, że jest tak jest, ale w takich grach postacie z takim wschodnim nazwiskiem, no nie wiem, coś dla mnie po prostu, coś styka mi w głowie. Bardzo mi się to podoba. Soneczka Morozowa. Można zaś mnie albo Soneczka, albo Morozowa, albo Soneczka Morozowa, albo Pani Morozowa. Morozowa? Nic więcej. Ksywki. Nie szanują imienia, które dostałam. And I do not... A ja nie przyjmuję takich rzeczy. Nie bądź jak ta głupia, głośna kobieta, która nie szanuje mnie ze swoją ksywką. Uwielbiam ją. Ludzie myślą, że to jest zabawne, żeby mi jej szanować. Dziewczyny w szkole nazywały mnie Neczka. Hej, Neczka. Czy chcesz pospędzać z nami czas? Wyglądasz tak na tyle samotno. Hej, Neczka. Potrzebujesz sweterka? Wyglądasz, jakby było ci zimno. Szmaty. Wszystkie. Obrażają i dręczą w każdy możliwy sposób, nie szanując mojego imienia. Nie rób tak samo, a nie poczujesz mojego gniewu. Zrozumiano? Tak, oczywiście. Jeżeli masz złe doświadczenia z ksywkami, to nie będę żadnej używała. Normalnie nie wymyślam ksywek dla ludzi. Bardzo dobrze. Powinnam przedstawić też mój talent. Bo wydaje się to być tutaj zwyczajem, ale muszę dostarczyć pewną podstawę, zanim do tego przejdziemy. Och, podstawę? Nie, w porządku. Zrozumiałam wszystkie talenty dotychczas bez problemu. I am one myself. Ja też mam talent, więc jest to dla mnie normalne. No to teraz zacznę. Niektórzy nie rozumieją mojego talentu. Pytają, Soneczka, co to oznacza? Jak to działa? Kłamiesz? I mówią... A następnie mówią, szkoda, wstydź się. Użyj wskazówek kontekstowych. Przeszukaj ten swój mały móżdżek do informacji, których pragniesz. Znajdź słownik na jednej z wielu półek w tym domu i poszukaj znaczenia. Nie wytłumaczę ci mojego talentu i będziesz musiała jakoś sobie z tym poradzić. Zgadzasz się? Proszę, po prostu powiedz. To nie może być takie skomplikowane. Nie może się doczekać. Tak, zgadzam się o twoje warunki. Bardzo dobrze. Ona naprawdę to przeciąga. To trochę obrażające. Przecież nie jestem jakimś głupkiem, żeby nie wiedzieć, jak działa talent. Ja? Co znaczy ta Morozowa? Nie mam pojęcia, co to znaczy. Soothsayer. Wieść! A, widzicie. Albo wróżbiarz. No to już zupełnie inna sprawa. Być może dla kogoś, kto nie jest z wschodniej Europy, to byłoby jakieś takie bardziej enigmatyczne, ale jak ludzie są wychowani tutaj na Wiedźminach i tak dalej, to wieść raczej powinien być takim talentem, który dałoby się zrozumieć. Ale jeżeli by trzeba było przetłumaczyć to na ten bardziej globalny, no to bym powiedział, że to jest taka wróżbitka, coś w tym stylu, to chyba najbliższe by było pokrewne, ale wiesz, to chyba samo przez siebie ciężko to porównać. Raczej to po prostu wiesz, czy to wiesz. Soneczka Morozowa. Na razie, znaczy na pewno jest z Rosji, tak podejrzewam przynajmniej, albo jakaś Ukraina, ale Ultimate, bo po nazwisku ciężko powiedzieć, który to konkretnie kraj jest. Ultimate wieszczka. Ale na razie wpisuję jej Rosję. Wieszczka. Więc coś, co ma wizję przyszłości. Nieskomplikowane. Nie, wcale nieskomplikowane. Nie spodziewałabym się, chociaż supernaturalne talenty są ciężkie do zdobycia. To myślę, w ogóle z supernaturalnymi talentami jest tak, że ja osobiście nie jestem fanem, aczkolwiek nie uważam, żeby jasnowidz albo wieszczka była talentem supernaturalnym. Raczej bym to potraktował jako talent, który
Można poprowadzić, że czasami coś trafi, ale nie robiłbym z tego jakiegoś wielkiego super, super mocy. Nalałem wody do każdej z filiżanek, łapiąc saszetki z lawendową herbatą i wrzucając po jednej do środka. Mówię o nadchodzącej prawdzie, fakty, nieważne jak bardzo denerwujące, takie poruszające mogą być. To nie tak, że ja sama widzę przyszłość, a bardziej to, że jest mi ona opowiadana. To jest ten moment, gdzie jestem w stanie poinformować ludzi, albo zachować to dla siebie. Więc zamiast wizji, ona je słyszy, to ma na myśli, ale masz rację. To, że jestem rozpoznana przez moje umiejętności, jest dowodem i potwierdzeniem samym sobie. Moje umiejętności są po prostu niezaprzeczalne, więc wielu ludzi próbuje je obalić, moje zdolności, ale to jest niemożliwe. Dlaczego oni w ogóle próbują? Jak można wytłumaczyć naturalne katastrofy, śmierć celebrytów, trendy, elekcje, wybory? Wszystkie rzeczy, które przewidziałam z absolutnym sukcesem. Nie ma wyjaśnienia. Oni są głupcami. Boże święty, ciekawa osóbka. Jestem ciekaw. Nie wiem, jaka jest przed nimi, między nimi przepaść. No, ona wygląda trochę na lata 90. Zresztą tak mi się kojarzy bardzo ten cały jakby świat wschodniej Europy, a nawet dalej. Z właśnie latami 90. Nie wiem dlaczego, ale to chyba taka kultura, wiecie, te blokowiska i tak dalej. Ona wygląda, jakby była częścią tej kultury. Jeżeli tak jest, to jestem ciekaw, bo być może będziemy mogli potwierdzić, jak ona na przykład powie, kto jest naszym prezydentem albo kimś takim, to będzie można szybko potwierdzić talent. Mam nadzieję, że Krystal sprawdzi. To zwykłe szczęście doprowadza się do tego momentu. There is no way my head. Nie ma szans, żeby moje bardzo wyszukane i celne predykcje były tylko zgadywankami. Nawet nie próbuj o tym mówić. Nie próbuj. Nie wątpię w ciebie ani trochę. Właściwie ostatnio mówiłam o supernaturalnych talentach z kimś, więc to jest, no, dziwne do zobaczenia. Biorąc słoik z miodem, słodzenie miodem, już Krystal ma plusik u mnie, z tej samej spiżarki wzięłam łyżkę do każdej herbaty i polałam miodem. Możesz to zrobić tutaj? Moje przewidzenia? Nie wiem. Tak, jestem pewna, że nasz aktualny status musiał zamieszać w twoich umiejętnościach. Nowe istnienie i w ogóle, jakkolwiek to działa. Zobaczymy za jakiś czas. Nie męcz mnie w przyszłości, ponieważ nie wiem. I nie obchodzi mnie na tyle to, żeby to sprawdzać. Dlaczego jesteś martwa? Więc ty nie masz przyszłości. No, w sumie to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo sprytne. No, ty w sumie jesteś martwa, no to... Twoja przyszłość... O Boże, jesteś martwa, przykro mi. Nie masz przyszłości. Nie planowałam pytać właśnie z tego powodu, tak. Położyłam jej kubek przed nią, ona od razu wzięła łyka. Dobra, bardzo dobra. Moja złość się uspokaja. To jest typ Chanibyo. Mi się wydaje, że to będzie postać rodzaju Gundama Tanaki. Niesamowicie mi się podoba ona. Moja złość się uspokaja. Jest tam, ale mniejsza. W tym momencie mogę tolerować zdradę, kłamstwa. Bierz drainwick? Cieszę się, że mogą ci pomóc. I że ci smakuje. Herbata z lawendą ma wywoływać spokój. Pomaga z uczuciami niepewności i bezsennością. Z skurczami menstruacyjnymi. Możesz już iść. Pogadałyśmy i zrobiłaś herbatę. Bardzo dobrze. Dam teraz herbatę chłopcowi, tak. Dlatego tutaj w ogóle przyszłam i ją zrobiłam. Więc trzymaj się, słoneczka. Ona bierze kolejny łyk. Nie narób zamieszania. Odstaw naczynia i umyj je, kiedy skończysz. Wiem, że trzeba po sobie sprzątać. Teraz została zapisana, super. Kolejny symbol. Kolejny symbol na lustrze, co to oznacza? Proszę, ser. Mam nadzieję, że się uspokoisz. Postawiłem jego kubek na stole, następnie usiadłem na sofie obok niego. Oboje braliśmy łyki. Och, super, dzięki! Wiesz, właściwie to zdjąłem od picia wody, więc pomyślałem, że to byłoby dziwne, ale to nie jest dziwne. O nie. Zdjąłeś? Mogłem wziąć coś do jedzenia, w kuchni właściwie jest dużo przekąsek.
Tak. Nawet są marki, o których słyszałam. Bardzo dziwne. Strażnicy potrzebują lojalności do marek też. Nie, ale w porządku. To już za mną. Muszę pić wodę. I tak w którymś momencie, prawda? Mogę zapytać się, co się stało? Wspomnienie o wodzie sprawia, że... Myślę, że utonąłeś. Straszna myśl. Ding ding! Zgadłaś! Tak, utonąłem. Masz tonięcie? Dużo bardziej intensywne niż wygląda. Z zewnątrz masz takie... wygląda jakby tak po prostu zatapiał się bez nadziei. Ale z ich perspektywy to jest walka z matką naturą. Na śmierć. Kiedy ona próbuje cię smofer. Smofer to oznacza... smofer... Udusić. Po prostu udusić. I matka wygrała. Z kropami tyłek. Ona walczy nieczysto. Utonięcie jest okropne. Tak wiele ludzi mówi, że to jest najgorszy sposób na odejście. I to nie bez powodu. Ale jakkolwiek by to się nie stało, na pewno to było przerażające. Nic dziwnego, że jesteś taki wystraszony. On westchnął, patrząc na symbole na lustrze. Mogę w sumie ci opowiedzieć trochę o mojej śmierci przy herbatce, kiedy czekamy, aż to się skończy. Pociwałem głową i wziąłem łyk. Jasne. Właściwie... Okej. Podróżuję cały czas. Zawsze się ruszam. Jeżeli są jakieś plany, to lepiej, żeby były szybkie, ponieważ może być w Botswanie w kolejnym tygodniu. Czujesz? Przez to... nie zawsze chodzę za swoim najbezpieczniejszym protokołem. Wiesz, jak są te wszystkie wytyczne dla turystów, żeby byli bezpieczni, ponieważ... Jako turysta... Jesteś strasznie narażony. Tak. Trzeba być ostrożnym, kiedy podróżuje się, albo ktoś może cię wykorzystać. To straszny świat. Totalnie. Ale słuchaj, jeżeli koleś chce pochwalić się swoją nową kamerą i robi zdjęcia rzeki o 3:00 w nocy, całkowicie sam, i może jest delikatnie wstawiony, jaki jest problem? Och nie. Nie wiem, czy w tipsy to wstawione, podejrzewam. Jakby... Będę tutaj parę dni, daj mi spokój. Rób co chcesz. Więc tak zrobiłem. Zostałem w Indonezji. Piękne miejsce. Ponosi... Miałem hotel w Jakarcie, więc... nie mogę zobaczyć... Po co tam byłem wcześniej, zanim zginąłem? Ale wielkie miasta zawsze mają swój urok. Czekajcie, zobacz jedną rzecz. Szybciutko. Okej. Okay. Tak, dobra. Zrobiłem zdjęcia rzeki w super miejscu na boku. Horyzont był tam i rzeka też tam była i ja tam byłem. Może... Nie wiem, co myślisz o tym gościu. W sensie wydaje się taki śmieszny, ale z drugiej strony jakiś taki... Nie wiem, czy mi się chce jakoś tak bardzo dosłuchać. Wydaje się takim... typowym gadułą, nie wiem, czy macie w gronie swoich znajomych albo bliskich osób taką osobę, a że ona mogłaby gadać się na niej gada o takich jakichś mega nudnych rzeczach, ale już tyle gada, że człowiek ma takie... Robi gesty, które mają komunikować mapę obszaru, ale ciężko jest powiedzieć, co on próbuje pokazać. To chyba był taki jego... To chyba było takie jego miejsce, ponieważ... Że to było miejsce jakichś tam przekrętów, ponieważ te dwie podejrzane osoby, dwóch podejrzanych typów, nie było szczęśliwie, że im przeszkodziłem. Miejsce przerzutu? Masz na myśli narkotyki? Więc wskoczyłeś do rzeki, żeby uciec? Nie! Podnieśli mnie i wrzucili mnie! Po Game of Charades, po kalamburach, lepiej uwierz, że fizycznie zamknąłem usta. To nie zadziałało. Nie przekonało ich to. Wiem, jak pływać, ale woda była taka ciężka, jak cholera. To nie jest okropne? To pokazuje, że trzeba być ostrożnym. Nigdy nie chodzić samemu. Bez jaj, ale naprawdę, to po prostu pech. Wyszedłem późno, żeby zrobić zdjęcia i wychodzę tak zawsze.
Z tego co wiem, to jest pierwszy raz, kiedy zdjąłem od tego. Nasz śmieszek. Byłem w znacznie gorszych tarapatach. Nie wierzę, że... this is the thing today. Że to mnie właśnie zebrało. Życie jest, jak jest. To jest okropne. Zdawałem sobie z tego sprawę całe moje życie. A następnie doświadczyłem tego sama. Wszyscy tutaj mają... No wszyscy są tacy młodzi. Była mowa o jakiejś babce, ale nie wiem, na razie nie widzieliśmy żadnej babulinki. Feisty. Muszę zobaczyć, co to znaczy feisty. Zadziorny. To był zadziorny... That one feisty... Ten jeden zadziorny dzieciak jest jakby, nie wiem, miał 2 lata. Co na cholery? Ha? Nie zauważyłam. Do not notice so you are... Nie jesteś mokry. To może się zmienić. Jestem ciekawa, co ustala... Na co wpływa... Znaczy, co wpływa na to, co mamy na siebie nałożone... W co jesteśmy ubrani? Bo ja noszę to, co nosiłem, kiedy umarłam, tak, ale... Jeżeli nosiłeś to, co nosisz teraz, kiedy umarłeś... Czy nie powinieneś być przesiąknięty od rzeki? Ja myślę, że to są te same ubrania, ale po prostu są dostosowane, żeby były suche, czyste i w ogóle. A Zao byłaby chyba spalona. Och, Daniel. On byłby mokry i spalony. Daniel, a chwila, Daniel zginął od... A, porażony prądem, od supu wysokiego napięcia. To jest to, co nosiłem tamtej nocy. Świeżo kupiona, klasyczna kamera z 2016 roku i w ogóle. On no, pozuje z kamerą. Dlatego retro stylu cyfrowego 4K 20 megapikseli. Klasyczne od 2016. On musi być daleko z przyszłości, wow. Więc nie wiem, dlaczego nie jestem przesiąknięty. Może zmiana w planach istnienia wyparowała całą wodę. Rem switch in us. Świat po prostu, czy tam wszechświat, czyści wszystkie statusy, oferty statusów. Interesująca myśl. W ogóle fajnie wpadliście na to. Rzeczywiście dobrym pomysłem na przedstawienie jego talentu jest ekolog. I on chyba zmarł na brak wody. Tego też nie dopisałem, albo gdzieś wspominałem, ale pisaliście mi to w komentarzu, bo już seria wystartowała, kiedy ja to nagrywam, więc już mniej więcej wiem, jak wam się spodobało i cieszę się, że w ogóle wam się podoba. Widziałem, że tylko niektórzy narzekali trochę właśnie na długość i na głosy. I z tymi głosami słyszałem, że było jakieś zamieszanie, że było niedużo zgłoszeń, że oczywiście nie było dużego zainteresowania. Szczerze, jakoś tak mi się nie rzuciło to jeszcze mocno w oczy, poza może tą Zao. Ale zobaczymy. Będę teraz bardziej może się przysłuchiwał. O, nie zauważyłem, kiedy on wszedł. Miulio, w sumie to jest Miulino, ale nazwijmy to Miulio, nachylił się przy drzwiach, czekając, aż zareagujemy na jego słowa. Potem, jak ledwo zareagowaliśmy, on wszedł. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Widzieliście, że więcej pojawiło się na lustrze? To pewnie jest jakiś pasek wczytywania. Kiedy dojdzie do końca, coś się stanie. Och tak, może. To rzeczywiście tak idzie do przodu. No nie wiem, ludziska. Myślę, że ktokolwiek to pisze jest po prostu naprawdę, naprawdę wolny. Więc patrzyłeś się, Esteban. Czytam, to jest krystal, aż zrobimy herbatę, więc tak, patrzyłem na to, oczekując. O, przepraszam, Miulio. Powinnam też ci trochę nalać. Na pewno w czajniku jest jeszcze ciepła woda. W porządku. Gdy tylko skończę z wami mówić... mówić z tobą i Vivian. Kiedy skończyliście, skończyłem rozmawiać z tobą i Vivian, poszedłem do kuchni i... Wypiłem 2 potężne energetyki dla maksymalnej wydajności. Odkąd wchodziłem od pokoju do pokoju, zbierając szczegóły na naszej sytuacji. Rozumiem, rozumiem. Robiłem podobnie, ale znacznie wolniej. Bez biegania. Może powinienem przyspieszyć, ale... Więc nazywasz się Esteban? Miałem zapytać. Esteban Ramirez, fotograf, artysta, eksplorator, poszukiwacz dreszczyku. Okej, Esteban... Nie powiem, że jest jakiś zły, ale nie mój typ postaci. Nie jest to słodko pierdzące, ale... Nie jest fotografem, tak? Znaczy, może być czymś innym, ale raczej chyba ten główna profesja to fotograf. Och tak, miło mi cię poznać, jestem Krystal. Więc który to twój talent? Zakładam, że fotograf z tą twoją vintage kamerą.
Heh, ona nie wie, zabawne. Esteban patrzy na filiżankę, zdecydowanie nie czując się komfortowo. A nikt ci nie powiedział? Wszyscy... zrobiliście coś wielkiego, więc... kiedy im powiedziałem, spodziewałem się, że słowo pójdzie dalej. O! Więc ty jesteś tym bez talentu, tak? Więc mówili o mnie. To interesujące. Mężczyzna bez talentu w grupie pełnej ultimate'ów. W przeciwieństwie do Adriany... nie ma wyjaśnienia, dlaczego tu jesteś, czyli on jest ultimate... znaczy on jest bez talentu. Okej. Okay. Hej, nie nazwałbym się bez talentu. Mam ich wiele. Moja wartość nigdy nie będzie oparta o jakieś potwierdzenie UATI. Jestem Esteban Ramirez. Nie mam to gdzieś. Trochę przygub, ale z drugiej strony ma fajne podejście. To dobrze, to dobrze. Na pewno jesteś utalentowany, bardzo pełen pasji. Nie bazuję mojej wartości na tym, co mówi jakaś organizacja. Talenty nie są takie ważne w większym spojrzeniu. Mylisz się, są bardzo ważne. Dosłownie są najważniejszą tutaj naszą takim potwierdzeniem, naszym takim zapewnieniem. Nikt nie słucha normalnych ludzi, kiedy ma się najlepszych ze swojej dziedziny. Użyj swojego talentu mądrze i rozpoznaj jego siłę, albo zmarnuj w czas wszystkich. Holding up the spotlight. Muszę zobaczyć, co znaczy holding up. Holding up. Czepiając się światła reflektorów. O, cóż, oczywiście są ważne w ten sposób, ale ludzie nie powinni tylko doceniać ultimate'ów za ich talenty. Nawet jeżeli ja nie byłabym ultimate przedsiębiorcą pogrzebowym, ludzie wciąż powinni wiedzieć i doceniać pracę, którą wykonuję. To też nie tak działa, ziomeczkuwo. A, nie działa? O, proszę. No, I haven't made any list yet. Nie zrobiłam jeszcze żadnych list. Jest tutaj dużo ludzi, którzy próbują zbierać informacje. Jestem ciekaw tej babci, bo na razie nie wiem, kto to jest. Ale kto to jest i co będzie dalej, dowiecie się dopiero w kolejnym odcinku. Myślę, że ten możemy już powolutku kończyć. Cóż, fajnie poznaliśmy, bardzo się cieszę, że poznaliśmy Soneczkę. Soneczka naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie. A jest ta bandera, mówiłem, bardziej trochę przylupi, ale spoko. Teraz w sumie po imieniu i po talencie znamy 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 osób, w sensie my i 12 osób. Nie znamy między innymi jeszcze jej, ale pewnie jeszcze się tutaj znajdzie, kogo jeszcze tam nie zestranowaliśmy, więc jest fajnie. No i cóż, to chyba wszystko z mojej strony. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, żeby być na bieżąco z tą oraz innymi seriami. Zostawcie po sobie jakiś ślad, może łapkę w górę, może komentarz. Zapraszam was również na moje streamy. Streamuję codziennie oprócz soboty od godziny 17 na Twitchu. Macie link w opisie, będzie pewnie jeden z pierwszych linków na samej górze. Wystarczy kliknąć, dołączyć i zapraszam. Wszystko z mojej strony, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.